chcę Państwu powiedzieć, że te zdjęcia, które są w tej galerii, kiedy człowiek je tak ogląda, to właściwie słowa, jakie byśmy nie dobierali, one wobec cudownej harmonii, którą Zygmunt pokazał, one były po prostu banalne. Przechodzą turyści koło mnie. Jeden pyta, na co pan czeka? No, na co czekam? No akurat miałem nacisnąć migawkę, więc nie odpowiadam, a drugi idzie. Aha, i mówi tak, aha, jak pan się doczeka, to pan będzie wiedział. Bywa i tak, ale bywa inaczej, że cały obraz powstaje w głowie i tak było ze zdjęciem tu na Orlej Perci, ten kamień taki, który niektórzy zapałkami podpierają. Pomyślałem sobie, że dobrze by było, żeby było słońce, no to będzie poświatło, bo musi być, bo to jest taka strona. Żeby była chmura, to schowam to słońce za tę głowę i zrobię zdjęcie. Wychodzę, patrzę, dokładnie jest tak, jak pomyślałem. No więc jest i tak, i tak. Jeżeli by można fotografię porównać do którejś ze sztuk, to miałbym na myśli przede wszystkim rzeźbę. Aby wykonać rzeźbę, potrzebna jest siła fizyczna, podobnie z fotografią. No i fotografowanie teatru tym bardziej się kojarzy z rzeźbą, gdyż tam spotykamy już zastane formy, zastane oświetlenie. Trzeba tylko odpowiedni moment wybrać i w odpowiednim momencie zrobić zdjęcie. Bardzo dobrze się stało, że 9 lat temu Nowochódzkie Centrum Kultury, które jest jakby domem Festiwalu Tęczowych Piosenek, zaprosiło do współpracy Jana Wojdaka. Daje to gwarancję profesjonalizmu, daje to gwarancję wysokiego poziomu. Mało jest osób, które potrafią znaleźć tak znakomity kontakt z młodzieżą i z dziećmi, jak Jan Wojdak. Impreza to jest po prostu niesamowite wydarzenie. Po pierwsze dlatego, że atmosfera jest tutaj taka bardzo rodzinna. To jest całkiem inny festiwal, inny od innych. I na tym festiwalu nagrodą jest współpraca. Współpraca, opieka pana Jana Wojdaka. Na innych festiwalach tego nie ma, więc jest on wyjątkowy. Tutaj jest skierowanie młodzieży na tą dobrą muzykę, na tą muzykę, która trafia do uszu wszystkich i która nie przeminie za moment, tylko zostanie. Założenie festiwalu są takie. Promocja polskiej piosenki, po drugie wyszukiwanie talentów, promowanie ich. My zapraszamy młodzież do nagrywania płyt, na różnego rodzaju koncerty, na duże koncerty, na mniejsze koncerty. Wspaniale, że Nowa Huta w ogóle się odradza, że tutaj toczy się życie wspaniałe, że tutaj i dorośli, a także właściwie przede wszystkim dzieci mają swoje miejsce, że dla nich tworzony jest festiwal, wyjątkowy festiwal, gdzie pod okiem Jana Wojdaka, znakomitego aktora, artysty, śpiewaka, kompozytora, mogą kształcić swój talent. Słoneczny orden uśmiechu, mały orden. W tej chwili musimy być bardzo elastyczni i bardzo jakby, to przede wszystkim jeżeli chodzi o Pawła, chłopaki muszą się przyzwyczaić do tego, że nagle w tydzień temu w piątek grali w kosza, a w tym tygodniu już mają siatkówkę, bo to jest już inna jakby szkoła. Jesteśmy na etapie rozruchu, w tej chwili uzupełniamy grafiki, w tej chwili dopracowujemy ofertę sportową, ofertę rekreacyjną, tak żeby od 17 listopada mieszkańcy Nowej Huty mogli w pełni korzystać z tego obiektu. Oczywiście z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień ta oferta będzie poszerzona i modyfikowana.
Przychodząc do centrum możemy korzystać z pełnowymiarowej pływalni, to jest 25 metrów 6 torów, bardzo duża hala widowiskowa do uprawiania gier zespołowych, no i w pełni wyposażona siłownia. Siłownia, gdzie przez cały czas trwania otwarcia centrum jest dostępny instruktor, który może pomagać w ćwiczeniach. Hala jest ogólnie dostępna, może być wykorzystywana przez młodzież szkolną, dzieci do realizacji różnych zajęć WF-u, ale także hala może służyć środowiskom sportowym, klubom, na przykład nowochódzkim klubom sportowym, które mogą tutaj rozgrywać mecze. Może być halą też rekreacyjną, piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka. To są dyscypliny, które można na hali uprawiać. Halę można podzielić na trzy sektory, na trzy niezależne sektory, gdzie można uprawiać trzy niezależne dyscypliny sportowe w jednym czasie. Centrum jest wyposażone też w sale, powiedzmy, edukacyjne. Jest ogólnodostępna pracownia komputerowa, pracownia muzyczna, pracownia artystyczna, językowa, multimedialna. Te pracownie będą przeznaczone na realizację różnych ciekawych projektów, innowacyjnych może projektów dla dzieci, młodzieży, może też osób dorosłych. Na zewnątrz mamy cztery boiska sportowe i amfiteatr teatralny na różnego rodzaju spotkania, różnego rodzaju sztuki, może koncerty. Naszym głównym klientem, jeżeli tak można powiedzieć, jest mieszkaniec Nowej Huty. Na niego jesteśmy otwarci. Chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców nowochódzkich dzielnic mogło korzystać z dobrodziejstw tego obiektu. Thank you.